Mateusz, już tylko godziny dzielą nas od waszego meczu z Dundee United. Jak nastroje w drużynie? Bardzo dobre. No, coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, że to już 24 godziny do meczu i gdzieś tam tylko myślimy o meczu, odcinamy się od całego świata, musimy się skoncentrować i w 100% przystąpić jutro do tego meczu. Tak na papierze Dundee United to najmocniejsza chyba drużyna, jaką mogliście trafić. To was cieszy, czy raczej woleliście grać z kimś słabszym? Cieszy nas to, że trafiliśmy na taką drużynę, bo to jest drużyna, która w lidze szkockiej rywalizuje z bardzo dobrymi zespołami. I o tyle nie to, co łatwo i łatwiej ją rozszyfrować, ale grają przede wszystkim piłką, grają dobry futbol i fajnie się i lepiej się zmierzyć z taką drużyną niż z drużyną z Kazachstanu czy z innych gdzieś tam państw dalekowschodnich. Teoretycznie gracie podobny futbol, taki trochę brytyjski. Myślicie, że to będzie wasza jakaś przewaga? Czy będzie to nasza przewaga? Gramy futbol, jaki widzą kibice i to na pewno kibice niech porównają, jaki my gramy futbol w stosunku do futbolu szkockiego. Tam wiadomo, mniej się gra piłką, a więcej się gra górą i mają rosłych zawodników, mają przede wszystkim zawodników dobrze umieśnionych i to na pewno będzie gdzieś tam atut gry w powietrzu, ale wydaje mi się, że po ziemi i grą piłką jesteśmy drużyną bardziej techniczną. Czy w Śląsku na środku pomocy jest miejsce dla ciebie i dla Sebastiana Mili? To już trzeba pytać trenera. Ale twoim zdaniem? Na tych sparingach było miejsce i to fajnie wyglądało, więc jeżeli będziemy prezentować wysoką formę, to trener na pewno znajdzie dla nas miejsce. Trener Lęczyk znany jest z tego, że przede wszystkim obrona, potem dopiero atak. Często gra jedną napastnikiem, teraz macie dwóch bardzo dobrych napastników. Będziecie grać z systemem 4-4-2, czy dalej jednak tym jednym napastnikiem z przodu? Na dzień dzisiejszy Christian Diaz wydaje mi się, że jest duży w klubie, ostatnio strzelił więcej bramek, więc moim zdaniem to Christian będzie grał w ataku. Te puchary to właśnie to, co ci ściągnęło do Wrocławia, do Śląska? Śląsk od pół roku ciągnął mnie i moim postanowieniem pół roku temu było pozostać jeszcze chwilę w Bełchatowie, dopełnić ten sezon, powalczyć o puchary z Bełchatowem, bo jednak ten sentyment w Bełchatowie jakiś został, ale cieszę się, że trafiłem do Śląska i na pewno widzę mistrzostwo i puchary przyciągnęły mnie do tego miasta. Jaki będzie jutro wynik? Miejmy nadzieję, że wygrany. Dzięki wielkie.